W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Witam Was, drodzy. 3 października, pierwszy poniedziałek tego miesiąca. Nasz Kościół na ten dzień jako hasło do rozważania wybrał fragment ze Starego Testamentu w Księdze proroka Izajasza w rozdziale 45, wersecie 9. Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? A także z Ewangelii Mateusza z rozdziału 6, wersety 9 i 10, początek tego, co my nazywamy modlitwą pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I modlitwa księdza Jana Motyki. Są przejawy życia duchowego, oddziałujące dobroczynnie na nasz organizm. Do nich należy wiara, nadzieja, pokój wewnętrzny. Modlitwa własna i innych obdarza serce pewnością miłości i opieki Bożej. Drodzy, przeżywaliśmy wczoraj szczególny dzień. Dziękczynne Święto Żniw. Nazwa dziękczynne jest bardzo ważna w odniesieniu do tego święta. W Nowym Testamencie, przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, jest napisane, że chrześcijanie sprawowali Eucharystię. Spolszczenie to jest Eucharystia, a tłumaczenie na polski to dziękczynienie. Eucharystia, czyli sakrament Wieczerzy Pańskiej Komunii Świętej. Tym właśnie był dla pierwszych chrześcijan. To była uczta wdzięczności względem Pana Boga, względem wszystkiego tego, co On dla nas robi. Jesteśmy przede wszystkim właśnie do tego powołani, żeby być Bogu wdzięcznymi za wszystko, co On nam daje. A drodzy, w jaki sposób może przejawić się ta wdzięczność? Odpowiedź być może oczywista dla niektórych, albo przynajmniej dla większości, brzmi swoim życiem. Tak, to jest oczywiście poprawna odpowiedź. Swoim życiem przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pokazywać, że Jezus jest Panem. Ale w jaki sposób pokazać, że jesteśmy Mu wdzięczni za to wszystko, co On nam daje? Myślę, że dosyć dobra wskazówka to jest właśnie ten fragment z proroctwa Izajasza, który czytaliśmy, a także z Ewangelii Mateusza. Izraelici w czasach proroka Izajasza okrutnie cierpieli, albo podczas najazdu babilońskiego, albo podczas już niewoli babilońskiej. Zależy, o którym rozdziale Ewangelii, zależy, o którym rozdziale proroka Izajasza mówimy. Nie rozumieli tego. Czuli się źle, co jest zrozumiałe. I przez to złorzeczyli Bogu. I prorok Izajasz przypomina swoim braciom i siostrom, ale pośrednio też i nam, że mamy prawo do bycia złymi. Mamy prawo do naszych emocji, ale złorzeczenie Panu Bogu, ubliżanie Mu w obliczu nawet największego nieszczęścia nie jest dobrą rzeczą, nie jest konstruktywne i do niczego nie doprowadzi. To jest bardzo trudne, zaufać Panu Bogu w trudnych chwilach naszego życia. Ale dokładnie tak jak modlił się Jezus Chrystus, nauczył swoich apostołów i przecież też nas, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja jako w niebie. Wola Pana Boga dotycząca niebios i nas jest to, żebyśmy zasiadli z Nim na niebiosach. Żebyśmy zostali zbawieni. Żebyśmy zostali zaprowadzeni do tego mieszkania, które poszedł nam przygotować nasz Pan Jezus Chrystus, tak jak obiecał przed swoim wniebowstąpieniem. A jaka jest Jego wola względem nas tu na ziemi? Myślę, że to jest dla wielu z nas troszeczkę bardziej tajemnicze. Ale drodzy, nie traćmy naszej wiary. Pan Bóg pragnie naszego wiecznego szczęścia, co przecież pokazał nam, posyłając swojego Syna na krzyż. Pan Bóg pragnie naszego szczęścia i to jest Jego cel i to powinien być cel nasz. Nie traćmy tej prawdy nawet w obliczu największych nieszczęść z naszego życia. Nie traćmy nigdy z oczu tej prawdy, tylko jeśli jest to tylko możliwe, składajmy Panu Bogu
dziękczynienie ustami i naszym życiem. Amen. Zostańcie z Bogiem.